Czasy, w których leworęczność była traktowana jako zaburzenie, dysfunkcja czy powód do wstydu, na szczęście mamy już za sobą. Kiedy jednak pomyślimy, że 10% naszej populacji stanowią osoby leworęczne, to jednak uświadamiamy sobie, że żyjemy w świecie praworęcznych. I ten świat bardzo często właśnie zorganizowany jest dla nich. Wystarczy pomyśleć, po której stronie mamy drążek do zmiany biegów w samochodzie, po której stronie wkłada się kartę do bankomatu, czy jak są skonstruowane chociażby noże czy otwieracze do puszek. Leworęczność to nie jest dysfunkcja, jest to naturalny nasz profil, nasza predyspozycja. Niestety z leworęcznością, zwłaszcza w przypadku dzieci, mogą wiązać się pewne utrudnienia, zwłaszcza na etapie nauki pisania. Dzisiaj powiem o tym, z jakimi trudnościami mogą zmagać się dzieci leworęczne i w jaki sposób możemy dzieciakom pomóc, w jaki sposób zorganizować ich pracę, a także jakich gadżetów, akcesoriów użyć, by nauka była dla nich łatwiejsza, a życie przyjemniejsze. Jeśli wśród Twoich uczniów są dzieci leworęczne, bądź jeśli Twoje własne, prywatne dziecko jest również leworęczne, zapraszam Cię do obejrzenia do końca tego odcinka. Zaczynamy! Nazywam się Katarzyna Mateasik. Jestem neurologopedą, specjalistą wczesnej logopedii klinicznej oraz pedagogiem specjalnym. Moje zawodowe działania dotyczą trzech obszarów. Po pierwsze, bezpośrednia praca z dzieckiem. Prowadzę terapię logopedyczną, a także terapię dzieci z trudnościami szkolnymi, w tym dysleksją. Po drugie, prowadzę szkolenia dla rodziców, terapeutów, nauczycieli i właśnie w tym obszarze mieści się kanał, na którym tutaj jesteś. I po trzecie, to jest obszar, który dopiero rozwijam, tworzę pomoce, które wspomagają pracę z dzieckiem. Do tej pory stworzyłam e-book zawierający ponad 30 sylabowych zabaw, czyli zabaw wspomagających naukę czytania metodą sylabową. I po drugie, opracowałam karty pracy poprawiające płynność czytania, poszerzające pole widzenia, poprawiające tempo czytania. Jeśli masz ochotę skorzystać z tych pomocy, możesz wejść do sklepu logopeda.pl lub skontaktuj się ze mną drogą mailową. Warto jeszcze raz przypomnieć, leworęczność nie jest absolutnie żadnym zaburzeniem czy nieprawidłowością rozwojową. Jest to nasza naturalna predyspozycja, która wynika z tego, jaką półkulę mamy dominującą. W przypadku leworęczności dominująca jest prawa półkula. Warto pamiętać o tym, że jeżeli mamy dominującą prawą półkulę, wpływa to nie tylko na to, że jesteśmy leworęczni, ale mamy także dominujące lewe oko, lewe ucho i lewą nogę. Dlatego absolutnie nie wolno dziecka przestawiać na rękę prawą, ponieważ to skutkuje szeregiem negatywnych konsekwencji dla jego rozwoju, funkcjonowania, orientacji przestrzennej, a także dla jego sfery emocjonalnej. Pamiętajmy, że kiedy dziecko ma predyspozycję do bycia leworęcznym, a my przestawimy dziecko na prawą rękę, to ta prawa ręka nigdy nie osiągnie takiej sprawności, jak mogłaby osiągnąć ręka lewa. Warto też dodać, że przypisuje się osobom leworęcznym, dzięki temu, że mają dominującą prawą półkulę, wiele właściwości, na przykład kreatywność czy zdolności matematyczne. Niestety jednak z leworęcznością mogą wiązać się pewne utrudnienia, zwłaszcza na początkowym etapie nauki pisania, i o tych trudnościach powiem już właśnie za chwilę. Pierwszą rzeczą, jaką bardzo często obserwujemy u dzieci leworęcznych, jest nieprawidłowy chwyt przyborów do pisania, a także nieprawidłowo ustawiona ręka podczas wykonywania czynności grafomotorycznych. Dzieci leworęczne w sposób naturalny zasłaniają sobie napisany tekst. Aby tego uniknąć i móc widzieć to, co już napisały, wyginają rękę w sposób nienaturalny. Widzimy takie ustawienie haczykowate, taki hak z ręki. Niestety takie ustawienie ręki powoduje, że wzrasta napięcie mięśniowe w obrębie palców, dłoni, przedramienia, ramienia. Dzieci też przyjmują zwykle nieprawidłową postawę. Po dłuższym czasie trwania tej czynności pisania niestety wzmaga się zmęczenie, a także obniża się jakość wytworów, czyli jakość pisma spada, zwłaszcza wtedy, kiedy to tempo musi być większe, na przykład w starszych klasach. Przy tak nieprawidłowo ustawionej ręce i tak dużym napięciu mięśniowym niestety obserwujemy bardzo silny też nacisk ołówka na kartkę. Przy okazji dzieci też nieprawidłowo trzymają te przybory do pisania.
albo robią to całymi dłońmi, albo jeszcze stosują inne chwyty, które również mogą zakłócać przebieg czynności pisania, prowadzić do właśnie zwiększonej męczliwości i po prostu brzydkiego pisma. U wielu dzieci leworęcznych obserwujemy tendencję do pisania w lustrzanym odbiciu. Tak jak ja jestem praworęczna i piszę od strony lewej do prawej, to u dzieci leworęcznych może pojawić się takie symetryczne odwzorowanie tej czynności, czyli pisanie lewą ręką od strony prawej do lewej. No niestety jest to nieprawidłowość i musimy wspomóc dziecko w opanowaniu prawidłowego kierunku pisania. W jaki sposób? O tym będę mówiła w kolejnej części tego odcinka. Dzieci leworęczne bardzo często rozmazują sobie zapisany tekst. No i jeszcze jedna ostatnia rzecz, o której chcę powiedzieć, to, że kiedy dziecko leworęczne siedzi w ławce z dzieckiem praworęcznym, bardzo często zderzają się łokciami, nawzajem sobie przeszkadzają, stąd konieczne tu jest właściwe umiejscowienie dzieci w ławce. A już w następnej części tego odcinka opowiem o praktycznych rozwiązaniach, a także przedmiotach, przyborach, które mogą wspomóc nasze dzieciaki. Pierwszą rzeczą, o jaką musimy zadbać w przypadku dzieci leworęcznych, jest nauka prawidłowego chwytu przyborów do pisania. Ten chwyt w przypadku dzieci leworęcznych nie różni się niczym w porównaniu z chwytem u dzieci praworęcznych, a zatem, aby ten chwyt był prawidłowy, dwa palce, kciuki wskazujące chwytają ołówek od góry, palec środkowy od spodu, a dwa palce, serdeczny i mały, jakby w tym procesie nie uczestniczą, są jakby zgięte i nie wspomagają, nie chwytają ołówka, czyli dokładnie tak jak w przypadku dzieci praworęcznych. Ręka jest ustawiona w sposób taki naturalny, w żaden sposób się nie wygina, by nie generować niepotrzebnego napięcia. Jeżeli dziecko ma problem z uchwyceniem prawidłowym przyborów do pisania i wytworzeniem tego właściwego chwytu, warto zastosować określone nakładki. I więcej na temat sprawności ręki, właściwego chwytu i nakładek mówiłam w odcinku jak ćwiczyć rękę, żeby lepiej pisać i wszystkie zalecenia, które dotyczą dzieci praworęcznych możemy spokojnie przełożyć w przypadku dzieci, które mają dominującą rękę lewą. Niezwykle ważną kwestią jest odpowiednie ułożenie kartki podczas czynności pisania. Aby ułatwić dzieciom leworęcznym pisanie i zapobiec zamazywaniu pisanego tekstu, czy wspomóc obserwowanie tego, co dziecko już pisze, bez niepotrzebnego wyginania, wykręcania ręki, musimy tę kartkę odpowiednio ułożyć. W jaki sposób to zrobić? Powinniśmy zrobić to w trzech krokach. Po pierwsze, prawy róg kartki przesuwamy do linii środkowej ciała. Następnie całą kartkę przesuwamy w lewą stronę, czyli w kierunku ręki piszącej, dominującej u dziecka leworęcznego. W kolejnym kroku dziecko chwyta przybory do pisania i rozpoczyna pisanie. Lewa ręka zajmuje się pisaniem, a prawa ręka przesuwa kartkę. A zatem jeszcze raz, lewy róg kartki powinien być lekko przeniesiony do góry, a kartka przesunięta w kierunku lewej ręki. Taki sposób ułożenia kartki będzie zapobiegał rozmazywaniu i ułatwi dziecku obserwowanie tego, co dziecko napisało, bez niepotrzebnego przyjmowania takich niekorzystnych pozycji i ułożenia ręki. Spróbujcie. Są oczywiście odpowiednie też zeszyty, które mają odpowiednią liniaturę, ale o tym w ostatniej części tego filmu. I jeszcze dwie organizacyjne kwestie. Pamiętaj, że lampka na biurku dziecka leworęcznego nie może stać po jego lewej stronie, ponieważ światło będzie padało na rękę, a ręka będzie tworzyła cień. Źródło światła powinno być umiejscowione na górze albo po stronie prawej. I jeszcze jedna ważna rzecz związana z umiejscowieniem dzieci w ławce podczas pracy na lekcji. Dziecko leworęczne, jeżeli ma sąsiada w ławce, który jest praworęczny, dziecko leworęczne nie może siedzieć po stronie prawej, ponieważ będzie zderzało się łokciem z dzieckiem praworęcznym. Dlatego jeśli łączymy te dzieciaki w jednej ławce, to dziecko leworęczne siada po lewej stronie, a dziecko praworęczne po stronie prawej. A już za chwilę, jakie gadżety, jakie przedmioty, przybory szkolne mogą ułatwić dzieciom pracę podczas lekcji i naukę pisania.
Nasz rynek oferuje coraz więcej narzędzi, które ułatwiają naukę i życie dzieciom leworęcznym. Najczęściej słyszymy o nożyczkach dla dzieci leworęcznych, natomiast teraz chciałabym zwrócić uwagę na przybory do pisania – ołówki, długopisy i pióra. Wiele ołówków, a rekomenduję pisanie ołówkiem, ponieważ właśnie to zapobiega rozmazywaniu zapisanego tekstu, wiele ołówków posiada odpowiednio wyprofilowane miejsce chwytu, albo to są takie specjalne wgłębienia, albo odpowiedni kształt tego ołówka, który ułatwia układanie palców i kształtowanie prawidłowego chwytu. I tutaj bardzo ważne jest, byśmy wybrali wersję dla dziecka leworęcznego, ponieważ ułożenie tych punktów, w które dziecko wkłada palce, różni się na ołówku dla dziecka lewo i dla dziecka praworęcznego. Podobnie dzieje się z piórami. One to miejsce, w których trzymamy przybory, trzymamy pióro, jest również odpowiednio wyprofilowane i ważne jest, byśmy wybrali odpowiednią wersję. One są również łatwo dostępne. Jeśli chodzi o pióra i długopisy, spotkamy też takie gadżety, które są odpowiednio wygięte, wyprofilowane i to wygięcie troszeczkę ułatwia obserwowanie tego, co zapisujemy, czyli zapobiega rozmazywaniu i zasłanianiu sobie zapisanego tekstu. A więc spróbujcie, testujcie, sprawdźcie, co dla Waszego dziecka będzie dobre. Akurat jeśli chodzi o długopisy, pióra i ołówki, to będzie tutaj dosyć duży wybór. Kolejnym gadżetem, który istnieje w wersji dla lewo- i praworęcznych, są nakładki na ołówki. Nakładki stosujemy w sytuacji, kiedy dziecko ma trudność z opanowaniem prawidłowego chwytu przyborów do pisania. Dzięki nakładce łatwiej układa paluszki i w ten sposób możemy wspomagać naukę pisania. Nakładki są odpowiednio wyprofilowane, dlatego tak ważne jest, by zwrócić uwagę, jaką wersję wybieramy. Jeżeli nie masz pojęcia, jaka nakładka będzie najlepsza dla Twojego dziecka, i nie wiesz, jakie w ogóle są rodzaje tych nakładek, to znowu zachęcam Cię, zajrzyj do odcinka Jak ćwiczyć rękę, żeby lepiej pisać. Tam poświęciłam część tego filmu właśnie nakładkom, a tak naprawdę najlepiej jest testować różne i sprawdzić, która najbardziej sprzyja naszemu maluchowi. Mówiłam wcześniej o tym, że dzieciaki leworęczne bardzo często rozmazują sobie zapisany tekst. Aby temu zapobiec, stosuj przez długi czas ołówki. Ołówek się nie rozmazuje. Po drugie, możemy znaleźć długopisy oraz pióra, które mają naboje, które bardzo szybko wysychają. A zatem, zanim dziecko przesunie rękę, atrament już wysycha i nie dochodzi do rozmazywania. Jest to bardzo praktyczna i przydatna rzecz. Warto wiedzieć, że są również specjalne zeszyty, które mają lekko ukośną liniaturę. Jest to również bardzo pomocne, ponieważ to ma tą samą wartość jak nasze przesuwanie kartki. Zapobiega rozmazywaniu, ułatwia obserwowanie tego, co zapisaliśmy i zapobiega nieprawidłowemu układaniu ręki. A zatem sprawdź, czy właśnie takie zeszyty będą pomocne dla Twojego dziecka bądź ucznia. Myślę, że o nożyczkach, ołówkach wiedzieliście, że istnieją wersje dla prawo- i leworęcznych, ale czy wiecie, że są również temperówki dla dzieci leworęcznych, a także linijki i kątomierze, które mają skalę w dwie strony? Znajdziecie także myszkę komputerową, która jest dedykowana dla dzieci leworęcznych, a nawet klawiaturę do komputera. I ta klawiatura różni się od tej wersji dla praworęcznych tym, że ta część z numerami numeryczna jest przesunięta na stronę lewą. Są też takie klawiatury, które mają pod lekkim ukosem ustawione klawisze, co też sprzyja lepszemu ułożeniu, takiemu ergonomicznemu ręki. Warto też wiedzieć, że wiele instrumentów jest również skonstruowanych dla osób leworęcznych i warto również wiedzieć, że są jakieś akcesoria sportowe, na przykład bumerang dla osób leworęcznych. Mam nadzieję, że te gadżety ułatwią Waszym dzieciakom i Wam funkcjonowanie na co dzień. W związku z tym, że dzieci leworęczne mogą mieć tendencję do pisania w lustrzanym odbiciu, zawsze warto oznaczyć miejsce, stronę, od której powinny zaczynać zapisywanie, czyli postawić im jakiś znaczek, kropkę zawsze po lewej stronie kartki, po to, żeby wiedziały już intuicyjnie. Czasami tworzy się takie duże makiety. Na tej makiecie jest obrys kartki, w jaki sposób kartka ma być ułożona. Do tego jest na górze zdjęcie, w jaki sposób ma być ułożona ręka. Czyli możesz samodzielnie taką makietę dziecku przygotować, czyli ono sobie kładzie tę makietę jakby na biurku, na to kładzie
kładzie zeszyt, wkładają go jakby w odpowiedni obrys, w związku z tym może tą kartkę odpowiednio ułożyć, popatrzy sobie na to, w jaki sposób ręka ma być ułożona. Czasami też zapisuje się litery z boku, jeżeli dziecko ma trudność z przypomnieniem sobie, w którą stronę ma być litera odwrócona, zwłaszcza te, które mają zbliżone kształty. To wszystko to są takie dodatkowe rzeczy, które możesz, z których możesz skorzystać po to, żeby ułatwić Twojemu dziecku naukę. Reasumując, leworęczność to nasza naturalna predyspozycja, która jednak może generować pewne trudności, zwłaszcza na początkowych etapach nauki pisania. Jak jednak dzisiaj się dowiedzieliśmy, łatwo jest uporać się z tymi trudnościami, przeszkodami, stosując odpowiednią postawę ciała, odpowiednie ułożenie kartki, dbając o naukę prawidłowego chwytu przyborów do pisania, czy stosując specjalnie dedykowane dla osób leworęcznych przybory szkolne i przedmioty codziennego użytku. Pamiętajcie, że leworęczność może być też zaletą. Pamiętajcie, że wiele znanych osób jest leworęcznych. Barack Obama, Albert Einstein, Phil Collins i wiele, wiele innych. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek okazał się dla Was pomocny. Jeżeli tak uważacie go za wartościowy, będę wdzięczna za podzielenie się, puszczanie w świat. Pamiętajcie, że 10% osób w naszej populacji jest leworęcznych, a więc dużo osób ma szansę skorzystać z tych podpowiedzi. A my widzimy się już niebawem. Do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło.